Balladę o żabce, lękarzu i świruso-plandemii. Dnia pewnego żabka miła siadła, zjadła i utyła. Nie ruszała, nie skakała, paszczę maską zasłaniała. Przez to była słaba, chora, poszła szybko do doktora. Doktor bacznie spojrzał na nią, cóż sprowadza miłą panią? Gdy dowiedział, żabko miła, pani bardzo pomyliła. Proszę jechać do szpitala. Izba bowiem nie pozwala na badanie w gabinecie, gdy korona jest na świecie i szaleje, niszcząc zdrowie. Każdy to minister powie. Co za bzdura, co za granda, covidowa propaganda, aby lekarz słuchał durnia, który tylko ludzi wkurwia, zaostrzając obostrzenia. Życie lachów w piekło zmienia, wykonując polecenia globalistów. Taki cieniaz! I co dalej? Ktoś zapyta, co ma zrobić ta kobieta, co porady chce medycznej, jak ominąć złe wytyczne. Powiem krótko. I na temat. Ta pandemia to jest ściema. Dosyć mamy kłamstw, obłudy. Czy z Brukseli wraca Rudy? To opowieść bardzo dziwna. Jak bez ryby zupa rybna. Gdzie puenta, gdzie jest morał? Czy skorzysta ten, co orał? Co ma w głowie taki lekarz, co od żabki gdzieś ucieka? Uzdrawianiem jego praca? Nie, dla niego liczy kasa. Zamiast służyć chorym żabom, oj lękarzu, słabo, słabo. Zamiast wspierać i pomagać lepszym się człowiekiem stawać, dajesz wkręcać i sam wkręcasz. Co za nędza, COVID nędza. Szajs się rodzi w pustej głowie, to uczciwie tobie powiem. I ostatnia zwrotka dziś, antykowidowa myśl, aby lękarz jeden z trzecim powyszczepiał swoje dzieci. Może taki eksperyment służbę śmierci puści z dymem. Już niewiele jej brakuje. Prawda prosto w oczy kłuje.